wiążę to Was z moją opinią na temat pewnych książek i ja wiem, recenzji, opinii na temat tych książek jest mnóstwo na YouTubie, na blogach i wszędzie. Mimo, że nie zamierzałam mówić o tych książkach właśnie ze względu na ilość tych recenzji, zakochałam się w nich i dzięki temu, że się w nich zakochałam, po prostu muszę Wam o nich powiedzieć. Znowu, dołączę do tego grona. Zapraszam na film. No i jak widać po nagłówku, będę mówić dzisiaj do Was o buntowniczce z pustyni i zdrajcy tronu, Elwyn Helmington. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Oczywiście od wydawnictwa Czwarta Strona. Ja na początku myślałam, że te książki to będzie nic. W sensie, że to będzie fajna taka przygoda na jeden raz i później odstawić i zapomnieć. Okazało się, że nie jest tak. Okazało się, że jest tysiąc razy lepiej niż sobie wyobrażałam. Porównywałam te książki, raczej pierwszą część, troszeczkę na początku, zanim przeczytałam, do Zakazanego Życzenia, bo to czytałam wcześniej, mówię, a Zakazane Życzenie mi się podobało, to może to będzie podobne i też będzie tak fajna przygodówka na jeden raz. Okazało się, że nie. Okazało się, że to jest właśnie mega niesamowita przygoda, mega ciekawi bohaterowie i po prostu już Wam to mówiłam, zakochałam się. Mamy pustynię. Wiecie, czerwony, żółty piasek, lejące się gorąco z nieba i dziewczynę, która strzela z rewolweru. Jak wiecie, albo i nie wiecie, w krajach takich arabskich kobiety nie mają za dużo do powiedzenia i tak naprawdę wszystko, co do nich należy, nie należy do nich, tylko do ojca, brata lub wuja, kogoś, kto sprawuje na nimi opiekę lub męża. Wszystko, co należy do głównej bohaterki, należy do jej wuja, a ona nie bardzo chciałaby się temu poddawać. Chciałaby być sobą, być wolna i uciec po prostu z domu. Zatem już dochodzi do wieku, gdzie może być po prostu mężatką i no i napływają coraz to nowe jakby to propozycje małżeńskie, a ona nie za bardzo chce się temu poddać, nie chce całe życie należeć do mężczyzny, który może zrobić z nią co chce. Pewnej nocy postanawia, że weźmie udział w takim konkursie strzelniczym czy coś w tym stylu, podaje się za chłopaka oczywiście, bo ona nie może nic sama z siebie zrobić, po to, żeby wygrać główną nagrodę, mieć pieniądze i właśnie uciec z tego domu. Jak to dalej się potoczy? Na tym konkursie spotyka pewnego obcokrajowca i więcej Wam nie powiem. Przy pierwszym tomie, już od pierwszej strony, tak naprawdę bardzo, bardzo polubiłam tę książkę, bo nie było czegoś takiego jak w większości przypadków, w większości książek, że na początku ciężko się wbić, albo nie wiem, rzucani jesteśmy na głęboką wodę, czy coś w tym stylu. Tutaj nie ma tego czegoś, po prostu, nie wiem, jakoś płyniemy od samego początku. I nie ma też, nie wiem, takiego długiego wprowadzania, nie wiem, w całą historię, chociaż czasami się pojawiają krótkie rozdziały opowiadające jedną z historii, które opowiada się tam jako, wiecie, bajki, legendy czy coś takiego i to nam też pozwala trochę ogarnąć sytuację, ale właśnie, no nie wiem, jak Wam to powiedzieć, musicie sami przeczytać, bo naprawdę od pierwszej strony tutaj wciąga, od pierwszej strony płyniemy i się zakochujemy. No, ja przede wszystkim zakochałam się w głównej bohaterce, bo ona jest taka troszeczkę egoistyczna, wie czego chce i dąży do tego celu i nawet jest w stanie wszystkich innych odepchnąć od siebie, zostawić ich na pastwę losu, byleby ona zrobiła to, co chce. I to mi się podobało. Oprócz tego bardzo, bardzo podobał mi się tutaj świat wykreowany w tych książkach, bo jest, oczywiście powiela niektóre schematy, no. Mamy tutaj supermoce i mamy trochę westernu i takich innych rzeczy, ale to jest wszystko tak fajnie, zgrabnie operowane, że mamy coś oryginalnego i nowego, po prostu, który zamyka się w tym gatunku literackim. O, że tak powiem. Czerpie z cech gatunku, ale jest to zarazem coś nowego.
No i oczywiście mamy drugiego bohatera, Gina. Nazywa się Gin. On jest nieziemski, jest ekstra i ach, nie umiem wam go bardziej opisać. Nie chcę wam nic zdradzać na jego temat, bo sami musicie odkryć, kim on jest, co on potrafi i w ogóle i tak dalej. Tak samo w przypadku głównej bohaterki, bo ona nie jest do końca tym, kim ją poznajemy na początku. Poza tym ona też przechodzi metamorfozę. W drugiej części ona już jest troszeczkę inną osobą. Jest sobą, ale jest inna i to pod dwoma chyba, minimum dwoma względami. Względem psychicznym i trochę fizycznym. Nie mogę wam nic więcej powiedzieć. Te historie, w sumie jedna historia, ale tam jest kilka wątków, naprawdę porywają i to jest coś większego. W pierwszym tomie akcja pędzi łeb na szyję. Troszeczkę możemy odczuwać braki, tak jakby, nie wiem, fabularne, po prostu w sumie może źle to ujęłam, nie braki, po prostu chcemy więcej, bo pierwszy tom jest taki króciutki, malutki, cieniutki, taki wstępik do tego, co się dzieje tutaj. Tu już mamy większą powieść, większą historię. Owszem, tutaj też akcja pędzi łeb na szyję, nie można się oderwać, bo po prostu pędzi i trzeba wiedzieć, co jest dalej. Ale mamy tutaj więcej rzeczy. Poznajemy więcej bohaterów, więcej tak jakby cech charakteru, odkrywamy drugie dno, odkrywamy, że nie są do końca tacy, jak byśmy myśleli, że są. I tutaj ta seria w drugim tomie naprawdę wiele zyskuje i uważam, że drugi tom jest lepszy niż pierwszy, mimo że pierwszy naprawdę bardzo mi się podobał. Ode mnie ta seria na tą chwilę zostaje 10 na 10 i muszę wam powiedzieć jeszcze dodatkowo, że autorka, ta Alwyn Hamilton, została moją kolejną ulubioną autorką właśnie dzięki tym książkom. Zaraz właśnie po Sarah J. Maas, zaraz po Samantha Shannon, Trudy Canavan stoi ona, po prostu wkopała się na to miejsce, bo ja mówię, dobra, jakieś tam popularne książki, będzie zabawa. A ona po prostu wzięła, wjechała z buta, przywaliła mi rewolwerem w ryj i powiedziała, masz mnie kochać. Właśnie tak to wyglądało i jak wam mówiłam, ja naprawdę się tego nie spodziewałam. Z wielkim wyczekiwaniem i z wielką niecierpliwością czekam na trzeci tom i mam nadzieję, że będzie jeszcze grubszy i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej pełen akcji i jeszcze więcej będzie Gina. Bo Gina uwielbiam, shipuję po prostu jedną tutaj parę, ale jest ich więcej. W tej książce jest też wiele brutalności, wiele mordów i po prostu jest po prostu. Więc mam nadzieję, że moje bardzo szybkie paplando wam się podobały, podobało i mam nadzieję, że jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, że chociaż trochę namówiłam was do tego. I co? Ja już będę kończyć ten filmik. Do zobaczenia w kolejnym filmie i dzięki za oglądanie. Bajka! Ale mimo, że za... O, buntowniczny... Ale zaczynając od początku. Chciałabym być wolna i chciałabym być swoja...